Witam Was w kolejnej audycji. Czas, cały czas nam bardzo szybko ucieka. Bardzo dziękuję za dziesiątki listów, które od Was dostaję. No nie jestem w stanie każdemu odpowiedzieć, no bo naprawdę musiałbym 10 godzin spędzić przy komputerze. Niestety komputer nie jest moją domeną. Także chcę podziękować. Wszystkie listy czytam, na pewno czytam. To, że nie odpowiadam, to nie jest zaniedbanie z mojej strony, czy ignoracja. No tylko po prostu nie mam czasu na to, żeby każdemu indywidualnie odpowiedzieć. Staram się przygotować audycję właśnie ze wszystkimi odpowiedziami na pytania, które do mnie kierujecie. Także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy do mnie piszą, zadają pytania. Bardzo dziękuję osobom, które spotykam na szlaku z moim przewodnikiem. Słuchajcie, jest to bardzo budujące, jest to bardzo takie emocjonalne dla mnie, że idąc przez las spotykam grupę, wśród tej grupy idzie jakiś tam przewodnik, który według naszego przewodnika, mojego i Witka, prowadzi ludzi po lesie, idą po tych miejscach, które opisujemy, gratulują. Także no naprawdę jest coś wspaniałego. Wydaliśmy teraz rozszerzony przewodnik, słuchajcie. Będzie to cykl przewodników, żeby ktoś się nie zrazał tym, że okładka jest taka sama. Za każdym razem dokładamy nowe rozdziały, także moim celem i Witka jest to, żeby w pewnym momencie ten przewodnik wyglądał co najmniej tak. Za każdym razem dodajemy nowe rozdziały. Przedtem była tylko osówka, teraz do tego jest dołożony Soboń, wycieczka na Włodarz. Każdy z kompleksów będzie opisany oddzielnie. Dodajemy tu rzeczy, których w zasadzie nie spotkacie w innych publikacjach. Dlaczego? Bo one są ignorowane. Jest to szkic, który zrobiła Bożena Tarnowska, nie wiem w których latach, ale w każdym razie widziałem jej pamiętnik. Było to kiedyś narysowane, wiem, że to było oddane do Zbowidu, wiem, że przez jakiś czas Komisja do Badań Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu, słuchajcie, poświęciła temu trochę czasu. W ogóle Bożenie Tarnowskiej był poświęcony czas kilkanaście osób, które się ze mną ostatnio kontaktowały, znają list Bożeny Tarnowskiej. Dlaczego on został zignorowany? Dlaczego wspomnienia ludzi, właśnie, którzy byli w tym samym obozie, którzy pracowali, na których przeprowadzano eksperymenty nawet we Wrocławiu. To macie najbardziej jaskrawy taki przykład w książce pod tytułem Medycyna III Rzeszy i jej ofiary Auschwitz. Słuchajcie, jak wejdziecie sobie na tą stronę, znajdziecie tu opisy, jak przypalano ludzi, wycinano im skórę i prowadzono eksperymenty. Robiono to we Wrocławiu, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie przetrzymywano Bożenę Tarnowską. Także nie jest to wyssane z palca, nie jest to żadna fantazja, nie jest to żaden niczyj wymysł, tylko jest to prawdziwa historia. Lekarze, których wspomina w swoim opracowaniu Bożena Tarnowska, znajdziecie tu. Znajdziecie w tej książce, no wiadomo, teraz nie przeczytacie tego, bo to wiadomo, takie publikowanie nie jest takie odzwierciedlające, co znajduje się w książce. Jest to historia wszystkich lekarzy i to, co stało się z nimi po wojnie. Wspaniały Wehrmacht, który nie mordował, nie gwałcił, nie palił, jest obciążany w tej książce ze względu na eksperymenty. Właśnie to Wehrmacht finansował masę eksperymentów. Wehrmacht nie jest taki właśnie bajkowy, jak teraz nam go przedstawiają grupy rekonstrukcyjne. Jest to dla mnie po prostu w pewnym sensie przerażające. Dopóki to było fajną zabawą, dopóki grupy rekonstrukcyjne nie przejmowały ideologii oddziałów, które odtwarzali, było wszystko w porządku. Jednak z czasem ci ludzie zabrnęli troszeczkę za daleko. Znam kilka grup, które odtwarzają Einsatzgruppen. Za chwileczkę do tego dojdziemy. Jednak tu chciałbym Wam jeszcze pokazać, jest to opisana historia tych lekarzy, których tutaj widzieliście w tabelce, w jaki sposób awansowali po II wojnie światowej. Żaden z tych zbrodniarzy, bo to nie są lekarze, to są zbrodniarze, nie poniósł żadnej kary. Większość z nich zostaje w latach 50. i 60. dyrektorami różnego rodzaju klinik. Zostają dyrektorami oddziałów chirurgicznych i jakichkolwiek, słuchajcie, medycznych placówek na terenie IV Rzeszy, która się odrodziła po upadku III. No ja to tak nazywam i tak to widzę. Słuchajcie, polecam Wam tą książkę, jest brutalna. Dla niektórych opisy, które tutaj się znajdują, mogą być naprawdę niedopuszczalne. Niektórzy nie biorą w ogóle pod uwagę tego, że taki naród, który wydał Goethego, który
tworzył kulturę europejską, mógł coś takiego stworzyć, mógł wynaleźć, stworzyć kombinaty śmierci, to będę podkreślał. To Niemcy właśnie produkowali abażury z ludzkiej skóry, produkowali meble z ludzkich kości, popielniczki z ludzkich dłoni. Nawet już kiedyś wam kilka razy przytaczałem, w Dachau czy w Oświęcimiu istniały specjalne oddziały, które się specjalizowały właśnie w garbowaniu ludzkiej skóry i przetwarzaniu jej na różnego rodzaju produkty. Słuchajcie, to byli ludzie, którzy mieli stanowić o naszym losie po wygranej wojnie. Nie brali pod uwagę, nie przypuszczali, nie brali w żadnych nawet tam na takich najśmielszych snach, że kiedykolwiek wojnę przegrają. Słuchajcie, polecam wam jeszcze do tej książki Medycyna III Rzeszy, okupację i medycynę. Tą książkę jest ciężko dostać, naprawdę poświęciłem dosyć sporo czasu, żeby dostać tą publikację. Słuchajcie, ona jest oparta na dziennikach oświęcimskich. Są to oryginalne zapiski z 1945 roku. Są tu podane autentyczne zeznania świadków. Między innymi świadków, którzy razem z Bożeną Tarnowską byli poddawani eksperymentom, między innymi we Wrocławiu. Czytając te wszystkie książki, trafiłem dwa razy na zapisek Bad Charlottenbrunn, czyli Jedlina Zdrój, czyli z Wrocławia ludzi przewożono do Jedliny Zdrój, gdzie prowadzono dalsze eksperymenty. Dowodem na to jest publikacja pani Bednarek i Sokołowskiego. Werble i fanfary. Oni właśnie większość dokumentów, m.in. Dziennik Żołnierza, znajdują właśnie w Jedlinie Zdrój. Wszystko jest porozrzucane po rynku. Znam opowieści szabrowników, bo to trzeba tak opowiedzieć, którzy chodzili po ulicach Jedliny Zdrój, tonęli w stosach papierów, zdjęć i różnego rodzaju dokumentów. Każde wyzwalane miasto w pewnym sensie tak wyglądało. Jak widzicie nieraz na filmach właśnie wojennych, jak widzicie ewakuacji z jakiegoś miasta, przede wszystkim co się robi? Niszczy się dokumenty. Tony dokumentów wyrzucane na ulicę. W Głuszycy, słuchajcie, w 1945 roku na ulicy Leśnej, jak powstaje ochronka dla Żydów, skrzynie pełne dokumentów. Tymi dokumentami pali się później w piecach. Część z nich przetrwało, można powiedzieć, tą zagładę dokumentów, przetrwały gdzieś na strychach w piwnicach, ale od 70 roku pewna osoba, słuchajcie, interesująca się kompleksem Rize, robi różnego rodzaju zbiórki. Sam przynosiłem tej osobie dokumenty, które leżały u nas na strychu. Zawsze było, że kiedy to przyniesiemy, były takie zbiórki robione, wystąpimy w filmie, bądź będziemy opisani, słuchajcie, w jakiejś tam książce. I tak przez lata 70., 80., do połowy lat 90. ten numer był powielany. Słuchajcie, służyło to tylko jednemu. Wydobyciu wszystkich dokumentów, jakie tylko były na danym terenie i niszczeniu tych dokumentów. Także to też jest fakt. Chciałbym wam przybliżyć teraz osobę jednego z twórców właśnie zagłady setek milionów ludzi, znaczy dziesiątków milionów ludzi, Haushofera. To jest ten, który stworzył ideologię właśnie niby nazizmu, ludobójstwa i innych rzeczy. Także w tej książce Werble i fanfary jest to fajnie też pokazane, opisane historia właśnie jego, ale nie od strony tej zbrodniczej, tylko od strony jego mistycyzmu. Słuchajcie, prawdopodobnie to Haushofer namówił Himmlera do wypraw na Elefantynę i do Tybetu. Prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, niektórzy badacze i naukowcy potwierdzają to, że Haushofer wpłynął bezpośrednio na Himmlera i na Hitlera, doprowadzając do Holokaustu, a jednocześnie do wszystkich tych dziwnych badań metafizycznych. Słuchajcie, właśnie poprzez Haushofera Himmler uwierzył w jedno, że jest potomkiem króla Lwa. Że większość jego decyzji podejmowane były tylko i wyłącznie, jakbyśmy teraz to nazwali, poprzez channelingi. Że on, oddając się obrzędom właśnie w Babelsbergach, biorąc udział w specjalnych mszach, które odbywały się pod egidą Tule i innych takich organizacji, słuchajcie, otrzymywał właśnie od tego króla, otrzymywał jakieś tam informacje, w jaki sposób ma działać. Słuchajcie, od wielu lat właśnie podążam tym tropem. To jest moja, można powiedzieć, obsesja. Właśnie ten mistycyzm i okultyzm. Wszyscy skupiają się na zbrodniach, wszyscy skupili się na jakichś tam obiektach, zostawiając całkowicie ten mistycyzm. Słuchajcie, większość z tych ryczezystu, z tego zakonu, który stworzył Himmler, słuchajcie, którzy byli podczas pierwszego zgromadzenia na Wawelsbergu w 1940 roku, nie poniosło żadnej odpowiedzialności. Z nich nie zginął nikt poza Himmlerem. Wszyscy w momencie, kiedy zakończyła się II wojna światowa, rozjechali się
po świecie. Część udała się do Argentyny, do Boliwii, do Peru, Ameryka Północna, Południowa, Norwegia i kontynuowali dalej w ciszy, w tajemnicy, gdzieś w zakątkach swoich zamków, pałaców, bo to jest bardzo ważne. Każdy z nich był właścicielem i jest do dzisiaj właścicielem jakiegoś zamczyska. To są zamki średniowieczne, nawet jeszcze starsze. Na Dolnym Śląsku potomkowie właśnie pierwszej grupy wybrańców są właścicielami większości zamków, które znam. Obrzędy, które odbywają się na tych zamkach, no na przykład na mnie wywarły ogromne wrażenie. Wystraszyłem się w pewnym momencie i nie ukrywam tego, że jest się czego bać. To są już fanatycy. To są fanatycy, którzy głęboko wierzą w to, co przekazał im Heinrich Himmler. Nie tylko to, co przekazuje im organizacja Thule, to co przekazują im, można powiedzieć, okultystyczne związki, które powstają właśnie na tym terenie, ale nie tylko. Właśnie te wszystkie grupy rekonstrukcyjne, które znam, które się tam kiedyś bawiły, przekształciły się teraz naprawdę w związki. To są bardzo dobrze wyszkoleni, bardzo dobrze wyekwipowani ludzie, którzy już mają odpowiednią ideologię. Nie mówię, że wszystkie grupy, bo tutaj bym obraził wiele osób, które po prostu są grupami rekonstrukcyjnymi, które robią to dla faktów historycznych, odtwarzają jakieś tam zdarzenia, ale zakładają mundury niemieckie, zakładają mundury polskie. To są grupy rekonstrukcyjne, ale poznałem kilka niebezpiecznych grup, które uwierzyły bardzo głęboko, że są właśnie potomkami na przykład Einsatzgruppe. I tu, żeby sobie niektórzy przeczytali, czym to było, co to jest i czemu to służyło. Jak ostatnio zobaczyłem właśnie młodych ludzi przebranych w mundury SS z Einsatzgruppen, tych, którzy pacyfikowali m.in. Babi Jar. Po prostu ci ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co Einsatzgruppen robiło. Teraz jak oglądałem to, co dzieje się w Syrii, autentycznie, słuchajcie, miałem łzy w oczach, bo to jest tylko i wyłącznie odzwierciedlenie tego, co Niemcy wyrabiali na Białorusi, na Ukrainie, to, co robili w Polsce, w Grecji, w Hiszpanii, to, co działo się na Bałkanach. Słuchajcie, są tu bardzo drastyczne zdjęcia, są tu okrutne opisy zbrodni tych ludzi, których potem się robi niewinne ofiary z tego powodu, że one cierpiały podczas mordowania. To są słowa obrońców amerykańskich i brytyjskich, którzy bronili tych zbrodniarzy później w Norymberdze. Do tego jeszcze Einsatzgruppen w Polsce. To też bardzo polecam, żeby przeczytać, bo kilkunastu panów, którzy byli właśnie w Einsatzgruppen, dożywają teraz sędziwego wieku. Nigdy nie zostali osądzeni. Jest to kilku Ukraińców, kilku Białorusinów. Osobiście znam Łotysza, który był właśnie w Einsatzgruppen, mordował w okolicach Bełżca i Białegostoku. I on teraz dożywa sobie sędziwego wieku, już dożył, jest nieścigany, nigdy nie pracował, z tego co wiem. Dostaje emeryturę. Skąd? W jaki sposób? Nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób ci ludzie się utrzymywali. Także gloryfikacja tego. Ktoś mi zarzuca, że ja gloryfikuję. No jeżeli nazywamy odkrywanie, pokazywanie zbrodni gloryfikacją, a biegają ludzie, setki ludzi ubrani w mundury z trupimi czaszkami i swastykami na klatce piersiowej, ich nazywamy odtwórcami historii, no to już naprawdę nie wiem, w jakim żyjemy świecie. Kolejna sprawa dotycząca właśnie tego, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie. Pytacie, czym jest otwarcie wrót, czym jest wielkie misterium. Sam do końca, słuchajcie, tego nie wiem. Używam tych słów. Pierwszy raz określenie wielkie misterium usłyszałem jakieś 30 lat temu. Od Jareckiego on mi to przekazywał, że wielkie misterium, wielkie otwarcie wrót. Wrót, słuchajcie, też na początku miałem wyobrażenie, że to się rozstąpi niebo i to będzie takie otwarcie wrót. Teraz już po tylu latach, po setkach przeczytanych książek, po zapoznaniu się z relacjami setek, może nawet już tysięcy świadków, dochodzę do wniosku, że to wszystko, te wielkie misterium, to jest jeden szczegółowy plan. Od kilku lat powtarzam, że Wunderwaffe to nie była żadna cudowna broń, tylko był to plan gospodarczy, który miał pomóc właśnie ludziom typu Himmler, Göring, Bormann w powróceniu do władzy, odbudowaniu Wielkiej Czwartej Rzeszy. I to się stało. Właśnie to było Wunderwaffe, że plan gospodarczy, który zakładał odbudowanie potężnej Czwartej Rzeszy. Tylko jedyne pocieszające jest to też tragiczne, że tworząc tą strukturę stworzyli zupełnie co innego. Wyszkolili i stworzyli islam.
Niemcy z islamem mają bardzo duże problemy. Piszą do mnie właśnie tu ukłon do ludzi z Berlina i z Monachium, którzy opisują przypadki tego, co dzieje się właśnie, co wyrabiają islamiści. Tak samo tu dziękuję tym, którzy piszą do mnie z Irlandii i z Londynu. Ci, którzy z Belfastu nawet do mnie ostatnio napisali, że już Anglicy nie boją się Irlandczyków, nie boją się Ira, tylko boją się islamistów. Także no, islam teraz przejął kontrolę praktycznie nad tym wszystkim, a islam jest coś, czym stworzyli praktycznie Niemcy, Amerykanie i Anglicy po II wojnie światowej. Kto ich uzbroił? Kto ich wyszkolił? Kto im dał broń? Zwróćcie uwagę to, co dzieje się w Iraku, w Syrii, w Iranie, to, co dzieje się w Afganistanie. Słuchajcie, Amerykanie z wielkich przyjaciół talibów stali się jednymi z największych wrogów. My żeśmy zostali w to niejako wciągnięci i wplątani i my jako Polanda już nie jesteśmy odbierani jako przyjaciele w tych krajach, tylko jesteśmy wrogami. Zwróćcie uwagę na to, co zrobili Żydzi. Żyją znowu w getcie. Ktoś mi ostatnio powiedział, że to jest naród, który musi żyć odgrodzony od innej nacji. Zobaczcie, co oni zrobili. Odgrodzili się wysokim murem i za tego muru ostrzeliwują się za pomocą najnowszej broni. Także ja nie rozumiem, naród, który najwięcej ucierpiał, powinien być piewcą, gołąbkiem pokoju na świecie, zwróćcie uwagę, co oni robią. Dążą do wprowadzenia kolejnej jakiejś hekatomby, do wprowadzenia jakiegoś kolejnego, nie wiem, gigantycznej zakłady rasy ludzkiej. Może nawet można w ten sposób powiedzieć. Słuchajcie, Izrael jako jedyne państwo, mają inaczej, uzbrojenie, mają masę czołgów, mają masę uzbrojenia, brakuje im ludzi. Dlaczego się oficjalnie nie powie, że 60% armii izraelskiej to są najemnicy? Taka jest prawda. Zwróćcie uwagę, jak pokazują filmy, tam kobiety, dzieci jeżdżą na czołgach markowych, każdy biega tam z karabinem, tylko że człon ich armii stanowią najemnicy. Stać ich na to. Po prostu na to ich stać. Dlaczego kraje arabskie, gdyby się naprawdę zmówiły, to by zepchnęły do morza po prostu Izrael? Tylko czego się boją? Broni chemicznej, broni biologicznej, broni masowego rażenia. Żydzi to wszystko mają. Posiadają potężny arsenał broni. Teraz ja się nie obawiam tego, co dzieje się na razie tu u nas w Europie, co dzieje się tu na Ukrainie, na Rosji, bo w Rosji z tego powodu, że ten konflikt nie wybuchnie tak, jak jesteśmy straszeni. Boję się tego, co przyjdzie do nas ze wschodu. To, co przyjdzie do nas z Półwyspu Arabskiego, najbardziej boję się powstania islamistów. I to właśnie może być wielkie otwarcie. W momencie, kiedy ta nacja zaatakuje, zwróćcie uwagę, my jesteśmy przez islamistów otoczeni z każdej strony. Nie mówię o tych, którzy wierzą, którzy wyznają Mahometa, którzy wyznają Allaha, ci, którzy wierzą w swoich bogów i są wiernymi wyznawcami swojej religii, obawiam się fanatyków. Tak samo my, katolicy, też posiadamy fanatyków, którzy w imię Chrystusa palili, gwałcili, mordowali. Mogę się założyć, że jak teraz do czegoś by doszło, to te z imieniem, z napisem na pasach Gott mit uns szli dalej, by palić i mordować, tak jak to kiedyś miało miejsce. Wracając właśnie do Dolnego Śląska i do Rize, zawsze powtarzałem o tym okultyzmie, który tam istniał, o kulcie nekromanckim, o różnego rodzaju czcicielach Bafometa. Dlaczego to jest pytanie, ktoś mi ostatnio zadał, dlaczego właśnie przyczepiłem się tego Bafometa i cały czas Dolny Śląsk? Bo pierwsze zapiski, jakie znalazłem, do jakich dotarłem, słuchajcie, to są czasy Bolka Świdnickiego i Bafomet. Później templariusze na Dolnym Śląsku, którzy też idą z imieniem Bafometa na usta. Tylko Kościół teraz nie wiadomo, jak, w jaki sposób wierzyć Bafometa. Kościół katolicki przedstawił Bafometa jako stworzenie z rogami, z damskimi piersiami, z brodą, kozią głową, do tego zniekształcone i całkowicie zniszczone. A wcześniejsze zapiski Bafometa to jest piękny, śliczny anioł. Piękny młodzieniec. Także trudno teraz co tu wierzyć. Jednak te zapiski, które znalazłem, znaczy zapiski, znalazłem kiedyś się na takim spotkaniu, można powiedzieć, to ceremonia mogłaby swojego rodzaju, która odbywała się w Bolkowie. Później to odbywało się w Jeleniej Górze, później jeździliśmy do Janowic Wielkich, kilka takich ruin i spytałem kiedyś takiego, można powiedzieć, przewodnika duchowego tej grupy, o co tu chodzi. On powiedział, że oni wyznają właśnie kult, który przyszedł kiedyś, 8, 7 wiek, właśnie z północy. Gdzieś z dalekiej północy, Norwegia, może Półwysep Hakon. Trudno wyczuć. Ale w każdym bądź razie, słuchajcie, są ludzie, którzy teraz, w dzisiejszych czasach, tworzą zakony. Powstają zakony. Nastąpiła reinkarnacja właśnie zakonu stu. Rycerze, właśnie można powiedzieć, tego krzyżackiego okrągłego stołu, tworzą swoje legiony. Świadkiem byłem tego w Malborku w tym roku. Widziałem jednego z tych mistrzów, który przyjechał na zamek. Po prostu, słuchajcie, no energia, moc, jaka
emanowała od tego człowieka jest po prostu czymś niesamowitym. Dlatego ja nie neguję ludzi obdarzonych energią. Wiem, że tacy ludzie są, tacy posiadają charyzmę, ale nie wierzę, i to podkreślam, nie wierzę w dyplomowanych wróżczkarzy. Bo energię się albo ma, albo się jej nie ma. Tego nie można kupić, tego nie można wytrenować i tego nie można nabyć po prostu. To nie leży sobie w półce, na półkach w jakimś marketach. Są ludzie obdarzeni energią, jednak masa ludzi, których ja znam, których poznałem kilka lat temu, kręciłem się w tych kręgach, oni odeszli w cień. Oni się teraz po prostu kamuflują, nie biorą udziału w tych wielkich takich zlotach, nie biorą udziału w tej wielkiej komercie. I oni też mi zwracają uwagę na jedno, żeby się usunąć w cień, bo to, co my robimy, to, co staramy się przekazać, dotrzeć do wielkiej masy ludzkiej, jest to po prostu niemożliwe. Nie da się, bo ta wiedza w zasadzie, to, co my przekazujemy, w pewnym momencie ginie. W tym całym natłoku tej komerchy, tego wszystkiego, co się dzieje, zaczyna to wszystko ginąć. Znam ludzi, którzy zajmują się parapsychologią, ludzi, którzy zajmują się bioenergoterapią. Oni się wycofali i słuchajcie, jeden z nich mieszka teraz w Bieszczadach. Mieszkał w okolicach Tuczna, Drezdenka, wyjechał w Bieszczady. Ludzie, którzy mają go znaleźć, odnajdują go sami. Też przez przypadek go ostatnio spotkałem. Słuchajcie, to był zupełny przypadek. Także jeżeli ktoś ma się z kim spotkać, wierzę w przeznaczenie, wierzę w to, że to, co jest nam pisane, nie da się tego uniknąć. Kiedy to było? 4 tygodnie temu, będąc właśnie w Rize, włócząc się po Rize, byłem na Rogowcu, wracając z Rogowca sobie na piechotę przez Łomnicę, byłem na starym cmentarzu, spotkałem staruszkę, o której słyszałem, że ona już nie żyje co najmniej od 10 lat. Rozmawiałem z nią, nie tylko ja, bo była ze mną grupa. Kilka osób rozmawiało z tą osobą i tu możecie w to wierzyć albo nie. Przechodzimy do Głuszycy, jesteśmy na obiedzie u pani Romy, rozmawiam z pewną osobą, mówi, żeście się chyba naćpali albo nachlali, bo ta osoba faktycznie nie żyje od 2 lat. Mówię, jak nie żyje od 2 lat, skoro my dzisiaj żeśmy z nią przy cmentarzu rozmawiali. Słuchajcie, to jest jedna z takich ciekawostek. Kolejna sprawa, nocleg na Waligórze. Sytuacja powtarza się praktycznie rok w rok. Kiedyś, 3 lata temu, 4 lata temu, kilkanaście osób, w sumie to już kilkadziesiąt osób widziało tą grę świateł na niebie, tą dziwną mgłę, te chmury, które tam nachodzą. No i nie da się tego opowiedzieć. No ostatnio jakiś tam pan naukowiec z Wrocławia powiedział, że tam jest takie miejsce, że zawirowania prądów jakichś tam powierzchniach powodują powstawanie tych anomalii. No dobrze, niech sobie tak będzie. Tylko że ludzie, którzy ulokowali swoją aparaturę na Waligórze, ci, którzy ulokowali swoją aparaturę na Wielkiej Sowie, aczkolwiek z Wielkiej Sowy ściągnięto całą aparaturę ze względu wzmocnienia mocy nadajnika GSM, który tam się znajduje. Narobili masę zdjęć, tu ukłon właśnie w stronę Wałbrzyskiego Koła Ufologicznego, którzy starają się przebić z tymi zdjęciami, którzy starają się jakoś je pokazać, tylko jest mały kuku, żadna prasa lokalna, żadna telewizja nie jest tym zainteresowana. Wysyłają te zdjęcia, rozsyłają je po różnych portalach, no zrobił się mały szum wokół jednego zdjęcia, no zobaczymy, jaki efekt tego będzie. Nie jest to żadna reklamówka, która lata sobie w powietrzu, nie jest jakaś to bzdeta zrobiona nad oświetlonym miastem, jest to po prostu obiekt, który widzieliśmy w Tucznie. Dokładnie taki sam obiekt widziało 20 parę osób w Tucznie, to zostało później zanegowane przez niektóre osoby, inni zaczęli 2 tygodnie później, nawet następnego dnia przyjechała następna grupa, chcieli to zobaczyć, przyjechali ze sprzętem. Słuchajcie, to nie działa na zasadzie, że przyjeżdżacie gdzieś w jakieś miejsce, wciskacie guziczek i od razu na niebie coś widzicie. To są lata włóczenia się po lasach, lata włóczenia się po różnego rodzaju zamkach, podziemiach. Słuchajcie, ja nie jestem wam w stanie teraz powiedzieć, ile ja czasu spędziłem w taki sposób, ile ja nocy przespałem w lesie, ile osób poznałem włóczących się w taki sposób, jak ja po Polsce, no nie tylko po Polsce, ale po Europie. Teraz na przykład poznałem ludzi, którzy idą szlakiem niemieckich stacji meteorologicznych. I to jest bardzo ważne. Oni mi właśnie powiedzieli na początku tego roku wiosną o załamaniu pogody, jaka nastąpi w sierpniu i we wrześniu. Powiedziałem, poruszyłem ten temat w jednych z audycji. No był śmiech, było pukanie się w głowę, a teraz kilkanaście osób do mnie pisze, skąd ja o tym wiedziałem. Bo pogody nie da się przewidzieć dłużej niż 24 godziny do 48 godzin naprzód. Może tak jest. Tylko słuchajcie, mnie zastanawia jedno. Skąd taki na przykład Haushofer, on wiedział o zmianach pogodowych na lata 2010-2024. Skąd on posiadał taką wiedzę?
Skąd wiedział o tym, że progresja, no progresję Ziemi to mogli sobie, progresję Ziemi mogli sobie wyliczyć. Ale skąd mógł wiedzieć o tym, co się teraz dzieje, co się będzie działo, o pękających globach, o podnoszącej się temperaturze wód i oceanów, o wyginięciu i powstaniu kilkunastu nowych gatunków zwierząt? Skąd on to wiedział? No ostatnio jak rozmawiałem właśnie z tymi ludźmi, oni powiedzieli, że na Elefantynie, w Tybecie, czy w północnej Norwegii zdobyli jakieś archiwum. No jeżeli to jest kryształowe archiwum, o którym zawsze rozmawiamy, o którym mówimy, to naprawdę ci ludzie posiedli niesamowitą wiedzę. Później to po II wojnie światowej, albo jeszcze w czasie II wojny światowej była wielka walka o to. Oglądacie te filmy fantastyczne, czytacie horrory, czytacie wszystkie te książki takie z pogranicza fantazy. Słuchajcie, jest nam dużo rzeczy, które były faktem znanym w okresie II wojny światowej. Rozmawiam na przykład z osobą, która zajmuje się tarotem. To karty, pokazała mi kartę tarota z 1938 roku. Po 1945 roku niektórych symboli na tych kartach już nie było. Aczkolwiek teraz te symbole pokazują się z powrotem. Ci, którzy zajmują się kabałą, opowiadają mi to samo. Ci, którzy zajmują się wróżeniem, ale to nie są wróżki telewizyjne, to nie są wróżki takie telefoniczne, tylko ludzie, którzy mieszkają naprawdę na odludziu. Ludzie, którzy odizolowali się od tego świata. No szaleńcy totalni, jeszcze więksi niż ja. Mają naprawdę pokłady wiedzy niesamowite, ale to co opowiadają na temat tego, co nas czeka, tego co się dzieje, to jest łatwo przewidzieć. Tego co było, tak samo wszystko wiem. No nie do końca wiemy tego co było, ale oni są w stanie przewidywać to co będzie. Zwróćcie uwagę, parę lat temu pokazał się taki pan w Polsce, który przepowiadał upadki rządu, przepowiadał tam różne rzeczy. Przepowiedział między innymi katastrofę naszego Tupolewa z prezydentem Kaczyńskim na Pogładzie. Co się z tym człowiekiem stało, nikt nie wie. W momencie, kiedy to było dwa miesiące przed Smoleńskiem, on jeszcze wystąpił w jednych z telewizji regionalnych. Został wyśmiany, wygwyzdany. Występował u pani Drzyzgi. Po wypadku zaczęto go szukać, próbowano człowieka odnaleźć, bo ktoś nawet rzucił hasło, że on mógł brać udział w tym zamachu, bo to był ktoś tam, już nie będę mówił kto, że to było jakiś spisek. Słuchajcie, ta osoba przepowiadała niesamowite rzeczy. Jego wizerunek został utrwalony na taśmie bodajże chyba w Tyńcu w 1998 roku. Także, słuchajcie, są osoby, które są obdarzone pewnym darem i tego nie neguję. Nie neguję tego absolutnie, wszystko to, całą tą swoją wiedzę, którą posiadam, staram się podpierać historią pisaną, tylko komu w tej historii wierzę. Każdy pisze historię na potrzeby danego rządu i na potrzeby tego danego układu. Kilka osób zostało, poczuło się dotkniętych przeze mnie ostatnio tutaj do Archera znowuż, że obraziłem go, że go uraziłem, że to były insynuacje. To nie są insynuacje, to są moje prywatne odczucia. Jeżeli ktoś zajmuje się historią, jeżeli ktoś posiada potężne archiwum, jeżeli ktoś szuka debaty naukowej, to nie w taki sposób, że gdzieś anonimowo obrzucamy się obelgami gdzieś w internecie, bo to jest całkowicie bez sensu. Cały czas wam pokazuję, że czytając jedną książkę, trzeba mieć książek do tego jeszcze 6 albo 7. Wszystkie odnośniki trzeba czytać. Tą książkę, Medycynę III Rzeszy, czytałem naraz z 6 innymi książkami. Z procesami norymberskimi, z okupacją i medycyną. Do tego dochodzą jeszcze zapiski, pamiętniki Hansa Franka i Józefa Goebbelsa. Słuchajcie, i w tych wszystkich książkach trafią praktycznie na to samo. Eksperymenty i jeszcze raz eksperymenty. Dążenie ku nieśmiertelności i do tego jeszcze zrównanie się Bogom. Dlaczego tacy bonzowie, słuchajcie, III Rzeszy, łącznie z Albertem Szperem, oni wszyscy uważają się za nadludzi. Oni do 1945 roku, niektórzy mają takie schizy, że uważają się już za Bogów, współrównych Bogu. Dlaczego wszyscy badają, prowadzą ich wszystkie badania, eksperymenty, idą ku nieśmiertelności? Także nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, jednak przeraża mnie teraz to, co się dzieje. Wiara w, no nie wiem w co, właśnie znowuż w odrodzenie się nad ludzi. Tylko że teraz tym nad człowiekiem nie będzie biały człowiek, biała rasa, tak jak my uważaliśmy do tej pory, tylko w ten sposób wierzą teraz ludzie spod znaku islamu. Oni uważają się za nadludzi, oni uważają się za Bogów, tylko jeszcze raz tutaj zadam pytanie, kto im to zaszczepił?
Ci ludzie, gdyby nie II wojna światowa i ekspansja po II wojnie światowej Niemców, Brytyjczyków, Holendrów, Amerykanów szczególnie, oni by sobie tam gdzieś żyli na pustyniach, dalej by sobie tam hasali za tymi swoimi wielbłądami, byłoby wszystko w porządku. No, ktoś powie, no dobrze, postęp technologiczny całego świata nie da się uratować i nie da się izolować całego świata. Słuchajcie, całego świata nie, ale odnaleziono kolejne plemię właśnie w Amazonii. Wszyscy myśleli, że już nie da się nic odkryć. Kolejne plemię, które się izolowało, zostało odkryte. Tak samo na dalekiej północy do tej pory uważano, że Inuici to są jedyni mieszkańcy północy, a to się okazuje, że są jeszcze inne dwa plemiona. Tylko dotrzeć do informacji, w jaki sposób one tam żyją, jak oni po prostu mogą żyć pod lodem, bo znacie sami, jak Eskimosi sobie żyją, budują sobie jakieś tam chatki nazywane iglo, a ci żyją w górach lodowych. Całe swoje życie spędzają pod lodem. Także to jest ciekawostka. O właśnie, to jest taka prośba do tych, którzy mi przysłali tego maila, żeby oni się odezwali do mnie, żeby mi troszeczkę podrzucili więcej materiału. Że te dziury, które powstają nie tylko na lądzie, nie to, co powstało ostatnio w Jakucji, powstaje także na kole podbiegunowym. Także w górach lodowych pokazują się takie potężne kratery, nie wiadomo skąd one się biorą. Słuchajcie, to co się dzieje teraz na dnie oceanów, to co dzieje się w cieśninie Beringa, to co dzieje się na biegunach, słuchajcie, cały czas nawiązuje do tego, co nasza polska stacja naukowa na Spitsbergenie ostrzegała już w latach 60. i 70. Nasi glaciolodzy, którzy tam pracowali, nie wiem na co oni trafili, ale ich publikacje są ściśle tajne, słuchajcie, do zapisków naszej stacji meteorologicznej na Spitsbergenie jest bardzo duży problem, żeby dotrzeć. To, co oni tam znaleźli, to, co oni komunikowali, wiadomo, położyli na tym łapę Ruscy. Ale część informacji wypłynęła, nikt się tym nie interesuje. Też tutaj dziękuję jednemu właśnie z takich badaczy, poszukiwaczy, którzy mnie o tym poinformowali. I tu jeszcze raz na koniec, niech się niektórzy nie cierpliwią, że przesyłają mi jakieś tam materiały, przesyłają mi nie to, że z internetu wyciągnięte jakieś tam śmieci, tylko pokazują mi wycinki z gazet, przesyłają mi wycinki z książek i żeby poruszyć ten temat. Dobrze, mogę poruszyć ten temat, tylko ja na wszystko potrzebuję czasu. Także dziękuję wam za dzisiejszy poświęcony czas, za wysłuchanie tego, co miałem wam do przekazania. Jeszcze raz pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem.